Polskie rzeki, zbiorniki wodne oraz ich otoczenie są trochę jak lasy. Nie to, że rosną w nich drzewa, ale za to wyrastają góry śmieci. Dlatego mimo, że co roku odbywa się sprzątanie takich miejsc, to po kilkunastu miesiącach ponownie jest co zbierać. Tak jak przy zbiorniku Pogoriar 4, gdzie odbyła się akcja Wody to nie śmietnik. Karolina Komada. Spodnie wędkarskie, tak. Mimo fatalnej pogody, pan Krzysztof już kolejny raz przyszedł zadbać o środowisko. Wzdłuż brzegu, w stronę Wojkowic Kościelnych i tam po drodze coś zawsze znajdziemy. Po ludziach, którzy niestety nie szanują przyrody, a trzeba po nich sprzątać. Bo jakby tylko te opakowania, co przynieśli sobie coś do jedzenia czy picia, zabierali z powrotem, no to nie musiałoby być takich akcji. Tych worków bardzo dużo zebraliśmy, aż dziw, bo jak się idzie, to nie bierze tyle śmieci, ale wystarczy, że pod drzewko albo gdzieś w głąb dalej, to mnóstwo. To już kolejna akcja sprzątania Pogori, która wpisuje się w ogólnopolską kampanię społeczną pod nazwą Wody to nie śmietnik. To nie tylko sprzątanie, ale przede wszystkim edukacja. Ta akcja jednak przynosi pozytywne działania, to znaczy tych śmieci jest mniej, mimo tego, że my jako polska społeczeństwo produkujemy tych śmieci więcej, natomiast widać, że po prostu ta świadomość do ludzi dociera. Samo segregowanie śmieci to już spowodowało, że ludzie myślą o tym, widzą te ilości śmieci. Do akcji przyłączyły się też służby mundurowe. Funkcjonariusze policji przypominają o karach za zaśmiecanie środowiska. Oczywiście dbamy o bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie zbiorników w formie rekreacyjnej, które tu spędzają czas. Ale również pamiętajmy o tym, że kiedy przyjeżdżamy tutaj, powinniśmy zabierać swoje śmieci, ponieważ za artykuł 145 kodeksu wykroczeń grozi mandat w wysokości 500 zł, a sąd może zastosować nawet grzywnę do 5000 zł. Zgromadzone przy linii brzegowej śmieci zostaną zebrane do łodzi przez pracowników Wód Polskich. Zbiornik Pogoria 4 jest jednym z niewielu miejsc w województwie śląskim objętych ochroną programu Natura 2000. To zbiornik retencyjny, w którym oficjalnie nie można pływać i uprawiać sportów wodnych.